Witam w moim audiologu fantazy z uniwersum Wiedźmina. Czas na nowe przygody Geralta. A to jestem ja, czyli Malczu. Dzień doberek, miłego dzionka. A więc przechodzę przez portal, nie? Tata Ezio mówi mi: synu, bon voyage, arrivederci Roma, arrivederci! Bon voyage, synu! Dobrze, tato, dobrze! No i kurde, przechodzę przez ten portal, patrzę, widzę. No, Geralt. Geralt stoi przede mną na jakiejś takiej polance, na jakimś trakcie, na jakiejś takiej drodze. Konie jeżdżą, powozy jeżdżą, znaki są, jakaś kapliczka, jakaś wioska. No, ogólnie Geralt stoi, tylko taki. Jak tata Geralt stoi, jakiś taki niewyraźny, taki półprzezroczysty i mówi do mnie: halo, halo, tutaj, synu, synu, kochany mój, chodź tu do mnie, ja ci wszystko opowiem. No, no to idę i patrzę. Tata Geralt jest półprzezroczysty, ma świetlistą aurę. I ja się pytam: tato, tato Geralcie, tato Geralcie, oj, przewodniku duchowy, Geralcie, tato Geralcie, jak mam do pana, jak mam do pana taty się zwracać? Synu, mów mi po prostu tato, tato Geralcie. Synu, słuchaj, sprawa jest następująca. Jesteś mi bardzo potrzebny. Jesteś jedynym moim synem pierworodnym, boskim synem. Znaczy, jesteś moim świętym synem z magicznego poczęcia. Jesteś dziecką niespodzianką multiwersową. Jesteś moim pierworodnym po prostu. Słuchaj, synek, ja jestem tutaj właśnie ciałem astralnym, taką duszą półprzezroczystą, półżywą. Jestem ciałem, bytem astralnym, duchem takim, świętym, wojownikiem. I sprawa wygląda następująco. Jak się spiszesz, masz na wypasie po prostu. Wszystko masz na wypasie. Już teraz ja ci gwarantuję, bo do nas dołączyłeś, do naszego multiversum wiedźmińskiego, dlatego ja o ciebie zadbam już nawet teraz. Tylko bardzo cię proszę, synu, jesteś magiem, czarodziejem międzywymiarowym, masz pewne predyspozycje, po prostu jesteś świętym magiem ognia, jesteś astralnym wojownikiem, będziesz, synu, moim następcą. Będziesz moim, jesteś przeze mnie wybrany na urząd Wiedźmina, wiedźmińskiego maga bitewnego, astralnego strażnika, strażnika świętej aury. Synu, masz za zadanie ode mnie znaleźć moje ciało. Tutaj masz księgę świętą. Najlepszą do tego zadania, tak? Tam opisane są różne zakręcia, techniki, formułki. I, synu, masz naszyjnik wiedźmiński, bransolety aktywujące manę i czary, mary, hokus, pokus i tak dalej. Różki masz też. Masz też miecz srebrny. Taki fajny, jednoręczny, znaczy dwuręczny, fajny, taki sztyletowaty. Nazywam go Osesek. Oraz masz też taki pas do spodni święty. I z tym i też masz różdżkę. Albo nawet dwie różdżki. Nie będę ci szczędził. W każdym razie. Załóż ten oto naszyjnik, mój wiedźmiński, który dla ciebie przechowałem. Dobrze, tato, założę. Zakładam. Głowa wilka. Rzemię żelazne. Naszyjnik
rzemyk żelazny zakładam i nagle, kurde, jakby we mnie jakaś moc wstąpiła święta. Jezus Maria, Chryste Panie. No i kurde, nagle zaczynam lewitować i latać w powietrzu. Spoko, synek. To jest standard dla takich jak ty. Wiedziałem, że jesteś wyjątkowy, wiedziałem, że jesteś moim synem, to tylko to potwierdza. Tylko to mi zostało przepowiedziane, że spotkam syna, który będzie władcą powietrza i ognia. Także synu, jeśli ten naszyjnik zabrzęczy, zadygocze, to znaczy, że zbliża się niebezpieczeństwo. Jeśli się zaświeci na zielono, to znaczy, że moje ciało jest blisko. A jeśli zaświeci się na niebiesko, to znaczy, że że strefa magiczna jest albo jakiś wysoką rangą mag zbliża się do ciebie. W każdym razie, jeśli się będzie świecił na niebiesko, to będzie znaczyło mój synu Malczu, że po prostu zbliżasz się do obszaru wysokiego namagicznienia, tak? W księdze masz wszystkie potrzebne rzeczy do zrobienia, wszystkie techniki, historię. Masz tutaj też mapę w księdze magiczną. Masz magiczną mapę w księdze. Pozaznaczałem ci odpowiednie miejsca na mapie, które powinieneś odwiedzić. Po kolei miasta, wsie, jakieś różne miejscówki. I po prostu mój kochany synu Michale, że tak to nazwę cię po imieniu, żebyś nie wiedział. Po prostu synu Malczu, tak, tu się zaczyna twoja historia w świecie wiedźmińskim. Ja bym ci radził iść tym wyznaczonym szlakiem. Ja pamiętam, że urwał mi się film, jak byłem w Królestwie Kedwen, wśród driad i elfów, ale tutaj, gdzie masz stad przygody, tu gdzie jesteś, to tym traktem pójdziesz na południe, bo jesteśmy na samej północy. Także pójdziesz sobie na południe. Pierwszym twoim punktem odwiedzenia będzie Wyzima. Spotkasz się tam z Yennefer i pokażesz jej mój naszyjnik. Tylko ja miałem mój naszyjnik i miałem go przekazać, marzyłem go, że przekażę go tylko i wyłącznie mojemu synowi, którego tak bardzo chciałem, pragnąłem. I tą księgę jej pokażesz i bransolety zakłożone i wszystko. I masz tu też masz tu też pierścionek Yennefer, który ona mi dała kiedyś. Jeśli to jej pokażesz, jeśli jej pokażesz naszyjnik wiedźmiński mój i pierścionek, to Yennefer ci zaufa. A na pewno ci uwierzy. Bo Yennefer też nie jest taka płacha, jest obeznana z tymi sprawami magicznymi. Też czuwała nad tobą w multiwersach. Także spokojnie, synu Michale, synu Malczu. Malczu, spokojnie. Idziemy z koksem, tak? No tak, tato Geralcie, no tak. Dobrze, synu. Ja ci będę towarzyszył jako dusza przewodnia. Będziemy razem wędrować, tylko mam ograniczone możliwości takie różne ruchowe, ale też będę latał po prostu obok ciebie. Tak jak a ty, dzięki mocom aktywacyjnym wiedźmińskim, nowym, nabytym, będziesz mógł sobie latać, fruwać, wszystko, synek, i będziesz odporny na zranienia, na wszystko, będziesz miał pole siłowe, jeszcze ci powinien się zaraz aktywować
Moc teleportu. Wiesz, synek? Także jak się skupisz, to możesz się telepotnąć od razu do wyzimy. Ale jak nie chcesz, to możesz po prostu, synu, wybrać drugą opcję, że przebędziesz szlak, że może na przykład odwiedzisz tutejszą gospodę i tam zaczerpniesz wiedzy. Zobaczymy, czy są tam jacyś sławni grajkowie. W tej gospodzie w Oxyntiker bardzo często grywał Jaskier i Jaskier tam bardzo lubiał przesiadywać. I także spróbuj zasiągnij języka w Tikin Jaskier. W Tikin Jaskier, sobie we wsi w Tikin Jaskier. W gospodzie pod wezwanym wilkiem. Dobrze, synu? To ja pójdę do tej gospody. Dobrze, synu. To powodzenia. Ja będę przy tobie czuwał. Jakby co, będę odstraszał natrętne złe siły i moce oraz złe intencje rabieżców jackich. Dobrze? Dobrze, tato Geralcie. To w szerokiej drogi, synu. Tu się zaczyna twoja historia.